Na normalnie ostrości nie mogłam dzisiaj złapać, a chciałam się przywitać w nowym vlogu. Jestem przed kawką, herbatką, a czy przed programem, nie żeby przed kawką, czyli przed kawką z wróżką. No już umalowana, ubrana i zaraz będziemy ogłoszenia tygodnia i energetykę tygodnia tworzyć. Kot, proszę bardzo, i Jędrzej tylko ci się rozwala. Dorota, więc też tutaj się szykuje. Ogarniam się. Ogarnia. I lecimy z tym koksem także. Dzień dobry bardzo w nowym vlogu i pojechali. Proszę bardzo, takie fajne do mnie rzeczy przyszły od Joanny z Krzatowej. Świecznik rękodzielniczy i drugi świecznik rękodzielniczy. I jeszcze takie mikołajki i złoty długopis oraz otwarta, bo pięknie pachnie, zapachowa świeca o zapachu ciasteczkowym. A, witajcie w naszej bajce. Świeca cały czas stoi otwarta, bo pachnie ładnie. Po prostu czuć ją. Mam uchyloną klawiaturę. Tak właśnie rytuały działają. Tak nawet się sfokusować nie chcesz. Upalona klawiatura i mi się wciska coś i dupa i has, shiftem nie wchodzi. Hogwarts z dużej litery, bo dzisiaj kłopotem. Wkurzona jestem na maksa. To weź może po klawiaturę na mam. Zobacz. Nie tak muszę, bo co, muszę pisać, nie? Życie. No i co, i wyjścia nie było i trzeba było po nową klawiaturę jechać, bo tam przyciski inne pociśnięte. Nie można było dużych liter wstawiać, cały czas się głos uaktywniał i do kitu spalone te, no. No to mam taką samą, co zrobić. A my będziemy dzisiaj gotować makaron z brokułami, a makaron mamy taki zabawny. Czarno-biały, nawet ładnie myślę, będzie wyglądał. No i proszę bardzo, proszę bardzo, brokuł już wstawiony. Tutaj makaron wstawiony, muszę go pomieszać, żeby się nie przysysał trochę. I na razie jesteśmy na takim etapie działań. Do sosu mamy utarty ser plus ser topiony. Będzie mleko, to jest jeszcze kawałek trzypotan i miał być ćwierć kostki masła, ale zużyjemy wszystko, bo iż jak zostanie, to już będzie ząg. No zobaczymy, co z tego sosu wyjdzie. No może coś wyjdzie. Mogłabym zakręcić lepiej mleko. Słuchajcie, dzisiaj, sorry za światło, dzisiaj rogi renifera, a tak naprawdę gotujemy makaron z brokułami i z sosem jakim? Serowym. Serowym. Coś tam się zadziewa, to wam pokażę. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ciekawostka. O, zaparowaliście. Brawo, ale wierzcie mi, że masło jest rozpuszczone. Brokuł pachnie, czyli się chyba trochę ugotował. Dobrze, że gotowe danie wygląda w ten magiczny sposób. Zjadliwe, zjadliwe. Także, no. Smacznego. Dziękujemy. Halo. Od jakiegoś czasu już pronumeruję, słuchajcie, kamienie, tą serię i powiem wam, że ja nie wiem jak inni, ale ja dostaję te okazy bardzo ładne. Tutaj na przykład mamy jadeit, jest żółty, ja mam niebieski, nie, no jasne, niebieski, zielony. I tu są takie opisy o kamieniach, że skąd jest, że dlaczego, że jakie inkluzje. Jadę i tchiny. Tutaj właśnie o upiększany kwarc. No takie różne drobne wiadomości o kamiorach, kamykach, handel kamieniami. Oprócz kamieniu coś również jest. To też jakieś jest przedstawienie czegoś. Także powiem wam o kamieniach sporo. No i tu właśnie był jadeit. Kalcyt pomarańczowy. Bardzo ładna bryła. No zobaczcie, naprawdę zacne te bryły. Nie można powiedzieć. Kalcyt ładny. I mamy jeszcze... I mamy jeszcze sodalit.
I powiem Wam, że ten sodalit to mnie się bardzo podoba. Bardzo leciutki kamień. Super. No, w tomie kamienne rzeźby. Jakieś tutaj, o proszę bardzo, kamienne rzeźby. No, mnie się podoba. Lubię tą serię. Co prawda jeden zeszyt kosztuje 30 zł, no to nie jest może jakaś cena wyjątkowo mała, ale wiecie, no kamienie też nie są, są dużo tańsze, chyba że się specjalizujemy w wyszukiwaniu okazów, nie? No, a tutaj będę miała pod ręką wszystkie. Słuchajcie, stawiam Was w miejscu. Znaczy, sorry za bałagan, ale tak, tam są zamówienia, tu są paragony, tam jest różne rzeczy, ale tak Was postawiłam, żeby Wam przeczytać wiersz, jaki dzisiaj przyszedł do mnie od widza i warty jest przeczytania. To nie pytanie, to wierszyk dla Ciebie, Doroty Widać. Hello! Oh, hello! Wróżka Joanna jest na kanale, swoje programy prowadzi stale. Kiedy ją tylko najdzie ochota, siada przed kompem i stawia tarota. Przeważnie rano, potem z wieczora, dla Aśki zawsze jest dobra pora. A jak się zdarzy wstać lewą nóżką, to wtedy robi południe z wróżką. Ave Marianna, Bogdan Jowita, najpierw się wróżka z widzami wita. Kto zna ją dłużej, ten dobrze wie, że Aśka nigdy nie myli się. Prawie powie godzinę, talię stasuje, po czym do maili naszych startuje i odpowiada nam na pytania odnośnie Staśka, roboty, mieszkania. I o teściową też czasem ktoś pyta, albo czy zejdzie się z Wojtkiem kobita, czy awans będzie wyczekiwany, czy na wakacje robić z nim plany, czy ma już babę inną na boku, czy zajdę w ciążę jeszcze w tym roku, czy kupić działkę pod zabudowę, czy lepiej Audi sprawne i nowe. A jak o jedno ktoś pyta w koło, hrabina nerwowo przeciera czoło. Popatrzy, westchnie i skomentuje. Ja chyba panią to zamorduję. Mówiłam przecież, że związek skończony, puść, że ty chłopa, niech idzie w pierony. A jak się komuś coś nie układa, to zawsze cenna hrabiny rada. I z grubej rury nieraz pojedzie i też pocieszy, że dobrze będzie. Mi powiedziała w ubiegłym roku, że mąż mój zrobi manewr na boku. I tak się stało w niedługim czasie, dlatego szczerze polecam Asię. Taki mały kuplecik na temat mój. Chciałam Wam przeczytać, superasty jest, myślę. Dobra, słuchajcie, wiecie co, lecę robić gofry. Lecę robić gofry, wyłączę monitor, znaczy komputer. Znaczy Dorota będzie robiła gofry, a ja będę je żarła. Ale zrobimy sobie po dwa dobre goferki, po prostu nie więcej. Także zabieram Was ze sobą po tym kupleciku. Proszę bardzo, gofry. Szybkie nocne gofry. Szybkie nocne gofry się będą zadziewały. Jaki przepis? Takie na proszę bardzo. To jest najlepszy przepis ever. Dwie szklanki mąki pszennej, dwie szklanki mleka, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, dwie łyżki cukru pudru, jedna trzecia szklanki oleju słonecznikowego, dwa jajka żółtka oddzielone od białek, jak widać na załączonym obrazku, szczypta soli. O. Białka ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę, resztę składników oprócz białek zmiksować na gładką masę. Ubite białka delikatnie wymieszać z ciastem. Piec w gofrownicy przez około 7-9 minut do rumianego koloru. Ostudzić na kratce. Podawać zbitą śmietaną lub ulubionymi dodatkami. Co się będzie działo? Ja zrobiłam wersję nocną skróconą o połówkę. Tak, no po dwa gofry. Więcej nie będzie. Bez miksera rózgą zawsze Wam wyjdzie. Niech nie przesadzają. Nie wiadomo jakie by były kruchy, rózga Wam wszystko rozwali. No i już. O proszę bardzo, tak wygląda pierwsza para gofrów. Pachnie obłędnie. Koty jęczą, dom śpi, choinka ogniem płonie. Jak zwykle miłe okoliczności przyrody wieczorne, my po gofrach, zresztą zobaczyliście na vlogu.
A ja chciałam się z Wami pożegnać, dziękując za kolejny wspólny dzień, za to, że mogę dla Was nagrywać, że oglądacie, że niektórzy nawet czekają, żeby cokolwiek zobaczyć. No nie był to może bardzo spektakularny dzień, ale chrystmasowy, ale przedświąteczny, więc łapiemy kolejne poziomy gwiazdkowości przy światełkach. I może na sam koniec pokażę Wam moją choinkę. So